druk nr 9 w sprawie zmiany w liście zadań na rok 2014 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Paragraf nr 1 na liście zadań określonych na rok 2014 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Przyjęte uchwałą nr 37 łamane przez 471 przez 2013 z dnia 26 września 2013. Punkt pierwszy. Obniża się 3000 kwotę na zadanie współfinansowania remontu pomieszczeń sanitarnych budynku ośrodka ulica Żółskiego 2 do kwoty 41,350. Punkt drugi. Zwiększa się o 3000 kwotę na zadanie remontu stosowania chodnika dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Skawińskiej 14 do kwoty 13,000 zł. Paragraf numer 2. Uchwała, choć z dniem podjęcia uzasadnienia. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa numer 1156 łamane przez 2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury planowania i realizacji powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych Rady Dzielnic w drodze uchwały określają kwotę zakres planowania zadań oraz realizatora zadań. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę w takim razie przystąpienia do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Panowie Rady. 19 osób jest za przyjęciem. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 19 za, przeciw 0. Przy wstrzymującym 0.